Jest to spotkanie poświęcone przede wszystkim punktowi głównemu, czyli podpisanie umowy między klubem sportowym Wisła Puławy a sponsorem strategicznym, czyli zakładami azotowymi Puławy. Właśnie przedstawienie całej kadry zespołu Puławskiej Wisły wraz ze sztabem szkoleniowym. Ja mam to zrobione formacjami. Zaczynamy od bramkarzy. Od razu z numerami na koszulkach 22 Kamil Weszczyński, wychowanek zespołu Puławy Gorzyce, a przyszedł do Puław troszkę więcej niż rok temu z zespołu Stali Kraśnik. Drugi z bramkarzy, numer 1 na koszulce, najmłodszy, 93 rocznik, Łukasz Chojak, wychowanek w Puławskiej Wisły. Formacja obronna. Tomasz Bednaruk, numer 14 na koszulce, wychowanek Awi Świdnik. No i właśnie, Tomek przyszedł z Cypru, ja z nazwą tego zespołu miałem problem. Otello z Atie, tak? Udało się, Otello z Atie na Cyprze. Numer 15, rocznik 93, Rafał Kursa, wychowanek lublinianki Lublin, właśnie z tego klubu Rafał rok temu trafił do Puławskiej Wisły. Numer 20 na koszulce, Michał Dudzyński, rocznik 88, wychowanek Legionu Lublin, przyszedł do Puław z Motoru Lublin półtorej roku temu. Miszczał Łukasz, numer 6 na koszulce, rocznik 82, wychowanek Bieniawy Lublin, przyszedł do Wisły z zespołu Zlicza Pruszków. Numer 4 na koszulce, Mateusz Gawrysiak, rocznik 87, wychowany Puławiaka Puławy, po wojażu, jak to się mówi, lekko zagranicznym, wrócił do Puław z Górnika Łęczna. Rocznik 79, numer 3 na koszulce, chyba bardziej przedstawiać nie trzeba, od początku w Wiśle, wychowany w Puławskiej Wisły, Adam Mruch. Numer 2 na koszulce, także wychowanek Puławskiej Wisły, rocznik 92, Mateusz Kosiek. Zawodnik, który od 1 lipca w barwach Puławskiej Wisły, Mikołaj Skórnicki, rocznik 79, wychowanek Broni Radom, a przyszedł do klubu zespołu Krzeo Ostrowiec Świętokrzyski. Pomocnicy, nasz nabytek, 91 rocznik, Rafał Stępień, wychowanek Motoru Lublina, trafił do nas z zespołu Górnika Łęczna. Numer 8 na koszulce, rocznik 85, Sebastian Orzędowski, wychowanek Awi Świdnik i Zawi także rok temu, półtorej roku temu trafił do Puław. Numer 7 na koszulce, rocznik 84, Piotrek Mokijewski, wychowanek Lublinianki Lublin, trafił do Puław z zespołu Unii Bełżyce. Numer 16, rocznik 90, to Maciej Wójtowicz, wychowanek Lublinianki Lublin. Numer 24, rocznik 93, wychowanek Niedźwiadka Hełm, a przychodzi z Hełmianki Hełm Paweł Jatkowski. Numer 5 na koszulce, Michał Kwiszczuk, rocznik 89, wychowanek Puławskiej Wisły. Numer 19, rocznik 92, wychowanek Puławskiej Wisły, Rafał Giziński. Numer 25 na koszulce, rocznik 92, Mateusz Olszak, wychowanek Puławskiej Wisły, 2 lata w młodej ekstraklasie w Lechu Poznań, Mateusz ponownie Puławy. Napastnicy. Numer 11, rocznik 85, Konrad Nowak, wychowanek Motoru Lublin, trafił do Puław ze Stali Kraśnik. Od 1 lipca także barwa Puławskiej Wisły to nowy nabytek, numer 18, Patryk Romaniuk, wychowanek Topu 54, Biała Poznańska. Trafił do nas do Orląt-Łuków. Numer 9 na koszulce, rocznik 80, Rafał Wiącek, wychowanek Piaskowy Piaski i również trafił z klubu Oteros Atie na Cyprze. Numer 23 na koszulce, Paweł Śliwiński, rocznik 93, wychowanek Puławskiej Wisły. Kolejny rocznik 94, czyli jeszcze młodszy, Krystian Górski, numer 13 na koszulce, wychowanek Puławskiej Wisły. I nie ma dzisiaj wśród nas najmłodszego w kadrze, rocznik 95, Mateusza Łakomego, także wychowanka Puławskiej Wisły. No i na deser zostawiłem sobie kapitana zespołu, wychowanek Puławskiej Wisły, Łukasz Giza. Kapitan Puławskiej Wisły, to prawda, Łukasz zwiedził kilka klubów, a trafił do Puław 2 lata temu chyba ze Stali Poniatowa. Sztab szkoleniowy od roku w Puławach, pierwszy trener zespołu Mariusz Cawa. Drugi trener zespołu Jacek Magduszewski, związany z Puławami. Kierownik drużyny Ireneusz Rybicki. Brakuje niestety z nami jeszcze masażysty zespołu Marcina Sikory,
który nie mógł z przyczyn osobistych dzisiaj dotrzeć. No i nowa funkcja od 1 lipca w klubie, zarządzający tym wszystkim dyrektor sportowy Robert Złot. Jako bramkarz młodszy byłem bramkarzem rezerwowym w Kalisji Kalisz, bo zdaje się, że mieliśmy 5. miejsce w Polsce. Widziałem, przegraliśmy paroma innymi. Więc jestem z tą funkcją w szczególności związany. Po drugie chciałem przypomnieć, że nasza działalność sportowa jest wyjątkowo oparta na profesjonalnych podstawach, czyli to są badania, wyniki, efekty. A po trzecie chciałem przypomnieć to, z tym miejscem wiąże mi się, przypomina mi się w październiku, rok temu, w październiku, spotkanie, które się odbyło w sali po drugiej stronie, dotyczące pomocy dla klubu. To spotkanie zwołał pan poseł Włodzimierz Karpiński, wtedy wszystkie ciała w mieście, również firmy, debatowaliśmy, jak klub wesprzeć. Na szczęście również panów działalność, czyli kwalifikacja drugiej ligi spowodowała, że wszelkie działania się przyspieszyły, dlatego wam serdecznie gratuluję. Wiążemy z tym liczne nadzieje. Pan głos oddaję panu prezesowi Kozakowi. Podpiszemy za chwilę kontrakt na 3 najbliższe sezony. Kontrakt oczywiście ma swoje warunki, ale tak naprawdę najbardziej zależy od klubu, od działaczy klubu, od was wszystkich, od sportowców, jak ten kontrakt będzie wypełniany. My życzymy, aby był jak najlepiej. Bardzo dziękuję. Objęliśmy taką politykę, gdzie stawiamy przede wszystkim na ludzi stąd, na ludzi z Puław, na ludzi z Lublina. Praktycznie w kadrze zespołu jest tylko dwóch zawodników spoza Lubelszczyzny, ale Mikołaj Skodnicki jest z Radomia, który praktycznie ma taką samą drogę jak my z Lublina. Jest też Kamil Beszczyński, który też już praktycznie tutaj się zadomowił. Także można powiedzieć, że gramy tylko i wyłącznie swoimi zawodnikami. A jak to będzie w drugiej lidze? Ciężko powiedzieć. Chciałbym, żebyśmy jak najszybciej załapali, żebyśmy weszli w ten rytm drugoligowy. Boję się, że może być na początku ciężko, bo fizycznie mogą nas stłamsić, jak to się mówi. Jeśli chodzi o samą grę, o same możliwości piłkarskie, tego się nie boję, bo piłkarsko jesteśmy, uważam, bardzo mocni. Pokazaliśmy zresztą. No myślę, że najtrudniejsze dla nas będą te pierwsze 3-4 mecze, a później, jeśli mówię, załapiemy swoją grę, to powinno być dobrze. No wiadomo, że to jakby nie patrzeć, jest to jakieś wyzwanie dla każdego z nas. Myślę, że no, będziemy grali przeciwko takim samym ludziom, jak jesteśmy my, tak więc na pewno sobie damy radę. Tak jak Klemens wspomniał, że pierwsze mecze mogą być trudne dla nas. Myślę, że na pewno będą trudne, jak dla każdego Beniaminka. Ale myślę, że przetrwamy to i jesteśmy w stanie być dosyć wysoko w tabeli. Jak Państwo wiecie, w związku z 50-leciem zakładu w tym roku wprowadziliśmy, to nie tylko na 50-lecie, ale w wyniku przeprowadzonych szczegółowych badań marketingowych, nowe logo dla naszej grupy, dla Puław i dla grupy kapitałowej. Rozwijamy się i nasza dzisiaj polityka sponsoringowa i
promocja naszych działań poprzez tą formę, będzie polegała na promocji nowego loga, które wystarczająco ma silny i dużo przekazuje, aby na tym się skupić i budować również markę i wartość spółki na kolejne lata. Bardzo cieszymy się z tego, że nasz strategiczny sponsor, jakim są Zakłady Azotowe, zdecydował się, zaufał nam i zgodził się na podpisanie tej umowy długoterminowej. Na pewno jest to sytuacja, której życzyłby sobie każdy klub i jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Postaramy się... Postaramy się nie zawieść. Postaramy się pokazać, że warto było w nas zainwestować. Pokazaliśmy już w tym sezonie, że mimo trudniejszych warunków ten aspekt sportowy był bardzo ważny i gdzieś te były, mówmy się, problemy finansowe zeszły na plan dalszy, kiedy walczyliśmy o duży sukces sportowy, wiedząc o tym, że to jest przepustka do rozmów z naszym sponsorem. Pokazaliśmy, że sportowo jesteśmy godni, aby nam zaufać i zainwestować w nas, a na pewno możemy powiedzieć, zrobimy wszystko, żeby to, co leży w ramach tejże umowy, czyli godne reprezentowanie naszego sponsora, godna promocja i dobra promocja nowego logo, żebyśmy podołali temu zadaniu i zrobimy wszystko, aby przy kolejnym kontrakcie, który mam nadzieję będziemy podpisywać, nie było już żadnych wątpliwości, żeby wszyscy byli przekonani, że zrobili dobry interes. Dziękuję. To tutaj mamy pewną niespodziankę. Myślę, że panie już są gotowe, tak? No, nie są gotowe. Aha, to tak specjalnie powiedziałem. Ale wszyscy zaczęli się zastanawiać, co będzie. Chłopakom miny się poprawiły. Logo klubu sportowego Wisła. Pani poinstruuje pierwsze krojenie. O, kolega Marek też. Także wszystkich oczywiście zapraszam na torta po mojej prawej stronie, tutaj na poczęstunek, który już za chwilę dla nas wszystkich. Jest pierwsze cięcie, pan. Ja chciałem karnego. Ja będę zdjęcia sobie robił, ciocią, przecież ona pewnie widziała. Będą nowe obowiązki. Tak, proszę bardzo. Pan prezes. Panie prezesie, proszę. Po drugie, to jeszcze będę potem... Na drugą stronę. Do piątki. Do linii bocznej. Tak jest, brawo. Ale żeby było jasność. Dotki jeszcze, o właśnie. Dobra. Proszę bardzo. Bardzo dziękujemy. I zapraszamy oczywiście wszystkich na ten wspaniały tor. Już tutaj. Nie przekonać.